Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Już po raz 35 w Gorzowie zabrzmi muzyka cygańska. W piątek na scenie gorzowskiego amfiteatru w ramach międzynarodowych spotkań zespołów cygańskich Romane Dyvesa wystąpią zespoły między innymi z Rumunii, Serbii, Francji, Ukrainy oraz Polski. To będzie festiwal wyjątkowy, bo jubileuszowy. W dotychczasowych jego edycjach wzięło udział ponad 200 profesjonalnych artystów. Dziś Romane Dyvesa uznawany jest za jeden z najstarszych i najbardziej cenionych na świecie festiwali muzyki oraz kultury cygańskiej, którego pomysłodawcą jest Edward Dębicki. Przed nami 35. edycja międzynarodowych spotkań zespołów cygańskich Romane Dyvesa, czyli Cygańskie Dni. 35 lat, można by rzec, że jubileusz. 35 lat na scenie Gorzowskiego Amfiteatru, cała wszerz i wzdłuż kultura cygańska, romska. Wszystkie zespoły, jakie można zaprosić z Europy, z Polski, wystąpiły w Gorzowie. Było to bardzo różnorodnie, ponieważ cyganie wprowadzają do swojej muzyki, tej tradycyjnej, bliskiej korzeni ich, wprowadzają muzykę i kulturę narodu, państwa, w którym przebywają w danym czasie. I dlatego nasz festiwal przez te wiele, wiele lat był tak różnorodny i każdy z miłośników, czy nawet nie do końca ktoś, kto kochał tą muzykę, coś dla siebie odnalazł. Bo i dla młodzieży były zespoły zapraszane, były też koncerty nad Wartą, które były tylko skierowane dla młodzieży. Była to nowoczesna, nowa muzyka, ale wykonywana przez zespoły cygańskie. Jest tam też muzyka dla pokolenia osób nieco starszych. Nawet dzieci potrafiły się świetnie bawić podczas festiwalu. A wystąpiło przez te 35 lat, można powiedzieć, ponad 300, jak nie więcej, zespołów. Ten festiwal, dlatego że obawiałem się, jak już mówiłem, że ten folklor zginie, jeżeli będziemy mieszkać w domach, już nie będziemy w taborach, to już ten folklor zginie i nie będzie. I coraz to będzie inny. I dlatego to mnie męczyło i dlatego postanowiłem, żeby to zrobić. No, od początku to było takie bardziej naturalne, ale później to bardziej już tak technicznie zaczęło się zawodowo, bo te zespoły zagraniczne, wszystkie to zapraszaliśmy, to wszyscy zawodowcy. I bardzo zadowolony byłem, dlatego że ta muzyka cygańska zaczęła być ceniona i to, co kiedyś moje pradziadowie grali. Ruszyła naprawa nawierzchni z płyt na ulicy Sikorskiego i na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego z Wełniany Rynek w Gorzowie. Prace będą realizowane w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Wykonawca tych prac, firma Trakcja, która realizowała te inwestycje, potwierdziła, że rozpoczyna naprawy gwarancyjne. 6 lipca rozpoczną się te naprawy. Potrwają około 2 tygodnie, ale wykonawca od razu uprzedził nas, że ta technologia, którą on wykonuje te naprawy, ten specjalny klej, który się tam znajdzie, który już w sposób trwały powinien te płytki umocować, będzie wymagał tego, żeby jeszcze przez chwilę te płytki schły, więc tam nie będzie można przyjeżdżać samochodami. Natomiast on tak zorganizuje ten ruch, żeby był naprzemienny i żeby nie blokować ulicy Sikorskiego i tych ulic przyległych, na których wykonywane są te naprawy. I mamy nadzieję, że to się uda i że w sierpniu już będziemy mieli naprawioną ulicę Sikorskiego w tych miejscach, gdzie te płytki się ruszały, na co zresztą mieszkańcy bardzo czekają.
tych płytek rzeczywiście jest przynajmniej kilkanaście, może kilkadziesiąt w niektórych miejscach. Niektóre popękały też na skutek ruchu samochodów, ale wykonawca zapewnia, że teraz zastosuje taką technologię, która już będzie w sposób trwały te płytki mocowała. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy balkon lub ogródek przydomowy. To już siódma edycja tego przedsięwzięcia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, ale trzeba się pośpieszyć, bo zgłoszenia są przyjmowane tylko do 31 lipca. Zarząd Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ogłasza już siódmą edycję konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy, który skierowany jest do najemców zamieszkujących zasób mieszkaniowy spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą przez cały lipiec pod numerem telefonu 957225522 lub drogą mailową biuro@gtbs.com.pl. 11 sierpnia jury powołane przez zarząd spółki dokona oględzin balkonów i ogródków przydomowych, natomiast tydzień później ogłosi werdykt. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Jury doceniać będzie pomysł, aranżację i wkład wniesionej pracy. Jak już wcześniej powiedziałam, konkurs już jest po raz siódmy i cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością, zwłaszcza inicjatywa zakładania ogródków przydomowych, która coraz bardziej jest popularna, a jakby jej boom nastąpił podczas pandemii, kiedy nasi najemcy zakładali ogródki przydomowe, tworząc sobie miejsca relaksu czy wypoczynku. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie można zobaczyć wyjątkową wystawę fotografii autorstwa Bogdana Blocha. Fotograf uchwycił na swoich zdjęciach atmosferę jednego z największych festiwali organizowanych w Polsce od 1995 roku. A mowa oczywiście o Poland Rock Festiwalu. Wystawa fotografii Blocha to doskonała okazja, aby powrócić do tych niezapomnianych chwil i poczuć atmosferę festiwalu. Zdjęcia prezentowane na wystawie oddają energię, radość i wyjątkowość wydarzenia. Wystawę można oglądać bezpłatnie do końca sierpnia. Dlaczego Woodstock, obecnie Poland Rock? No, zainteresowania muzyczne, klimat. I nie wyobrażam sobie nie być, byłem na wszystkich edycjach już począwszy od Kostrzyńskiej, no bo to jest, było tak blisko, także no i lubię fotografować, a tam jest tyle ciekawych osób. No, ja głównie skupiam się na portrecie, chociaż kurator wystawy Zbigniew Olchowik dokonał wyboru i on chciał pokazać taki przekrój, że no nie tylko twarze, ale że tam otoczenie. I no, znam wszystkie osoby, no przynajmniej mailowy kontakt mam, te, które są na fotografiach. I nie robię zdjęć z ukrycia, tylko zawsze z ludźmi rozmawiam, bo no ja podzielam pogląd Susan Sontag, no taki esej o fotografii napisała między innymi i ona mówi, że podpięcie jakiegoś obiektywu 200-300 mm i robienie komuś zdjęcia wtedy, kiedy nie wie, no to jest to kradzież wizerunku, to nie jest portret. No. I ja raczej no, podzielam jej zdanie i z ludźmi rozmawiam. No jeśli chodzi o rozmowy, to często jestem zaskakiwany, bo osoby wyglądają na wręcz takie no, prawie że szalone, jeśli chodzi o ubiór i zachowanie, a tymczasem przy kontakcie takim, no, przy rozmowie wychodzi, to są naprawdę no, no, mądre osoby i często ten właśnie ubiór może być mylący, że jak ktoś z boku patrzy, mówi, że tam pełne jest jakichś dziwaków i ludzi takich, no. A to jest właśnie mylące. Wybór z iluś tysięcy zdjęć dokonał właśnie kurator wystawy. I no, byłem, no, można powiedzieć, już odpoczony na wszystkich, łącznie z tym, który się nie odbył, bo nie odbył się w 2020 roku, ale wsiadłem na motocykl, przyjechałem do Kostrzyna i okazało się, że to nie tylko ja, że w okresie pandemii przyjechało tam sporo osób. No, no nie były to tłumy, ale przyjechali i dokonaliśmy takiego nieformalnego jakby otwarcia festiwalu, którego nie ma. Te ostatnie edycje, właśnie Makowice, Płoty i teraz Czaplinek, Broczyno, no już nie mają tego klimatu, takiego tego obozowiska, jakie było, jakie no, stwarzał Kostrzyn. No bo tam to jest otwarty teren, to są takie lotniska, no może to tak
dziwnie zabrzmi, ale to mało przypominają lotniska. Jest to po prostu jakiś tam pas startowy wycięty w lesie, żadnej infrastruktury, budynków, drzew i cienia przede wszystkim, nie? No ale można przetrwać. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro, oczywiście o naszej stałej porze, o godzinie 17:30. Do zobaczenia.